Jak rozpocząłem studia na socjologii w październiku 83, to już chyba w listopadzie 83, Marek Dmitriew, student wówczas trzeciego roku socjologii, internowany wcześniej, dosyć szybko zwrócił, znaczy ja zwróciłem jego uwagę. Zawiózł, pojechaliśmy razem, jakieś tam konspiracyjne spotkanie, gdzie był obecny Wojtek Szarama, wówczas no, przewodniczący nielegalnego, co prawda niezależnego zrzeszenia studentów po Działęcku w podziemiu. Spotkanie było poświęcone samorządom studenckim. No, był taki plan, żeby po prostu poprzez swoich ludzi, działaczy NZS-u, przejąć samorządy studenckie. Jak się potem przyszłość pokazała, że no nie udało nam się tego zrobić, ale nie dlatego, że nie było woli czy chęci, tylko że zmieniła się ustawa o szkolnictwie wyższym i została tak skonstruowana, że w zasadzie ta samorządność studencka została mocno ograniczona. No w każdym razie od Marka Dmitriewa dostawałem pierwsze ulotki, pierwsze książki, coraz bardziej mnie wkręcał, coraz bardziej poznawałem nowych kolegów, którzy byli zaangażowani w działalność niezależnego zrzeszenia studentów. No głównie to oczywiście kolegów z Wydziału Nauk Społecznych, gdzie studiowałem właśnie socjologię, więc Tomek Janikowski z historii, Paweł Szmajdziński, zwany łącznikiem z nauk politycznych, Marian Majcher, zwany Maniksem z historii, zresztą on mi wręczał legitymację podziemnego NZS-u. Takim chrztem bojowym moim, pamiętam, był grudzień 83 roku, było złożenie kwiatków pod kopalnią Wujek. Marek mi mówił, żebym zrobił zrzutkę wśród swoich kolegów i koleżanek z socjologii, żeby się każdy poczuł jakby uczestnikiem tej takiej manifestacji, więc tam po 5 złotych chyba, niemal chyba wszyscy studenci, nas tam na roku było 30 parę osób, to dosyć byliśmy elitarnym kierunkiem. Te pieniążki zebrane kupiliśmy białe i czerwone goździki i kupiliśmy 2 zniczyki, jeden właśnie czerwony, jeden biały. No i podjechaliśmy w czwórkę, pamiętam, to był taki Piotrek Woźniczka, Piotrek Cwik, Mariusz Powroźnik i ja. No i podjechaliśmy pod kopalnię Wujek, przy czym ja chłopaku mówiłem, że najprawdopodobniej zostaniemy zatrzymani jako ten bardziej doświadczony od nich, bo oni nawet nie zaliczyli jakiegokolwiek zatrzymania. Mówiłem im mniej więcej, jak będzie sprawa wyglądała, że będą nas straszyć, będą dobrzy, będą źli. Żeby odmawiać składania wyjaśnień. Moja praktyczna wiedza była również poszerzona o wiedzę z takiej książeczki pod tytułem Mały konspirator. Więc ją przywiozłem i tam co ciekawsze fragmenty cytowałem, żeby chłopaków przygotować na różne okoliczności. No i wystać tak było, że podjechaliśmy pod kopalnię Wujek. Położyliśmy kwiatki. Jak to było? Nie. Podjechaliśmy pod kopalnię Wujek i zastanawialiśmy się, bo widzieliśmy, co się dzieje. Że stoją milicjanci, jakiś pamiętam, że górnik złożył kwiatki, to od razu go już do jakiegoś tam radiowozu. Jakaś pani tak strasznie krzyczała, pamiętam, bo też złożyła kwiatki i do radiowozu. No i tak trochę, no bo co innego się siedzi w akademiku i chłopaki nas zatrzymają, to musi być na to przygotowani, a co innego jak nagle widzimy, że istotnie zatrzymują. No i tak staliśmy, pamiętam, że taka karuzela była tutaj gdzieś niedaleko tych pawilonów i przy tej karuzeli i Mariusz Powroźnik mówi, o mój kuzyn idzie, taki student wówczas drugiego roku socjologii, Krzysztof Pióro. I też Krzysiu złożył te kwiatki do radiowozu i mówię, no, słuchajcie, będziemy tutaj siedzieć, idziemy. I nawet nie doszliśmy, stanowiliśmy grupę zorganizowaną, się rzucili na nas SBC-y. Zaprowadzili do radiowozu, wzięli nasze dowody osobiste, zaczęli spisywać. I słuchajcie, zdumiewająca rzecz,
oddali nam dowody i powiedzieli: spier stąd. No to myśmy sobie poszli, ale nie uszliśmy 10 metrów, jak znowu się rzucili na nas esbecy i zasadzili nas do radiowozu. Te kwiatki wrzucili, te zniczyki i zawieźli nas na komisariat, na Pentagon, na Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Czyli tych innych zatrzymanych, jak się później dowiedzieliśmy, to na Kilińskiego zawozili. A nas, chyba że stanowiliśmy grupę zorganizowaną, bo nas były 4 osoby, no to uznali, że musimy bardziej, może jesteśmy bardziej niebezpieczni, czy no, trudno powiedzieć, na to sam zawieźli. Pamiętam, że te kwiatki zostawiłem i zniczyki w tym radiowozie, takie kopnąłem troszkę głębiej pod siedzenia, wyszliśmy. No i taki poczekalni, sobie siedzimy, jakiś tam jeden esbek nas pilnuje. Nagle coś go tknęło i się pyta, a gdzie te kwiatki? A jakie kwiatki? Nie było żadnych kwiatków. Na bezczelniaka skłamałem. W związku z czym mnie zdzielił w szczękę tak, że guza nabiłem sobie, bo mnie huknął, że głową uderzyłem o boazerię. No i mi ewidentnie nabił guza. Widziałem, że chłopcy troszkę się wystraszyli. No, sam też nie byłem takim chojrakiem. Się bałem, co może jeszcze dalej nastąpić. Już się w ogóle zamknąłem, niczego nie mówiłem, nie pyskowałem. Myślę sobie, raz dostałem, wystarczy. No, zawieźli nas potem na ostatnie piętra. No i każdy z nas do innego pokoju. Tam przysłuchiwanie oczywiście zaczęło od tego, że byłeś studentem, już nie jesteś. I tak dalej, i tak dalej. No jakieś tam maglowanie przez parę godzin, a w końcu wypuścili. W przeciwieństwie na przykład do Krzysia Piuro, który chyba 48 godzin siedział. Jakoś tak dziwnie nas potraktowali. No, wróciliśmy do akademika, tam już koledzy czekali, Marek Dmitriew, Adaś Dziuba, pracownik IPN-u obecnie, a wówczas student historii. Chyba jakaś tam flaszeczka się znalazła. No i wówczas właśnie już tak coraz bardziej zacząłem się wkręcać w tę robotę Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jak ja przyszedłem na uczelnię, to tak naprawdę NZS-u nie było. Jakiejś takiej sformalizowanej, konspiracyjnej struktury nie było. Były kręgi znajomych. No to wiedziałem, że na socjologii, że Marek Dmitriew był internowany, że Tomek Janikowski był internowany, że no już Adasia Jawor wtedy nie studiował, że Jędrzej Lipski był internowany. I w tym środowisku tak się obracałem. Zresztą no, u nas tam w Akademiku numer 3 to byliśmy strasznie rozpolitykowani. To znaczy studenci nauk politycznych, to wiadomo, to czerwone pająki, bo oni albo chcieli zostać dziennikarzami, albo po prostu jakimiś politrukami. Natomiast socjologia z historią bardzo sztamy trzymała i to było bardzo mocno takie antykomunistyczne środowisko. Przy czym sformalizowanych struktur tak naprawdę nie było. Jeżeli były akcje ulotkowe, bo były tak na przykład wzywające do bojkotu w wyborach do Rady Miejskiej, 84 rok, no to tam rozrzucaliśmy ulotki nawołujące do bojkotu. Jak po śmierci jakiegoś studenta wyrzuconego z nyski milicyjnej, to klepsydry rozwieszaliśmy. Już nie pamiętam, jak się ten student nazywa, Antonowicz. No, jakaś taka w każdym razie w Olsztynie głośna sprawa. Czyli tego typu. A tak to kolportaż, bibuła, żadnego drukowania, książki i dyskusje. Bo pierwsza sformalizowana struktura, o której się dowiedziałem, no bo też to trzeba powiedzieć, dostałem tą legitymację Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale Marek Dmitriew powiedział, bardzo ucieszyłem, jak dostałem, a to pamiętam, to był luty 84 rok, czyli ten chrzest bojowy, kwiaty pod kopalnią Wujek, zatrzymanie, dzielnie sobie poradziliśmy. No i się Marek pyta, czy nie chcielibyśmy takiej legitymacji. Powiedzieliśmy z kolegami, że chcemy. Daliśmy swoje zdjęcia, no i dostaliśmy taką legitymację. Pieczątka była, tymczasowa komisja uczelniana Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wszystko ładnie, pięknie. Marian Majcher, zwany Maniksem, mi to wręczał. Czułem się bardzo zaszczycony. Ale potem już Marek Dmitriew mówi, najlepiej to ją gdzieś głęboko schowajcie, a jak kiedyś został zatrzymany w akademiku, na komisariat zawieziony, to jak wrócił, to mówi, co najlepiej spalcie tę legitymację. No oczywiście strasznie było żal spalić, w ogóle nie do pomyślenia dla mnie było, żeby ją spalić. Ale to też pokazywało, że tego NZS-u tak naprawdę nie było. Że grupy takich kolegów knuliśmy,
Marek raczej był przeciwnikiem drukowania czegokolwiek własnego. No i co? No, no gdzieś to już był 86 rok. Myśmy byli mocno związani wtedy, ta nasza grupa z KPN-em, właśnie z Adamem Słomką, NZS-owska. Szczególnie jak Adam Jawor jeszcze przyszedł, zdał na historię. W każdym razie pierwsza taka sformalizowana jakby struktura to się nazywał Studencki Komitet Oporu. I tam działał w tym SKO Przemek Miśkiewicz, Paweł Kilarski, głównie to prawnicy stworzyli. No i wtedy w zasadzie ja się zaangażowałem w to SKO. Mało tego, mając doświadczenie w drukowaniu, przejąłem też szumnie mówiąc drukarnię, chociaż ta drukarnia nie była drukarnią, tylko była to ramka. Też miałem matrycę, farbę drukarską i drukowaliśmy, pamiętam, w Piotrowicach przy ulicy Świdnickiej u takiej starszej pani, która walczyła podczas okupacji w Szarych Szeregach, była harcerką. Mieszkanie było blisko akademików, także to też było dla nas wygodne. Także pamiętam, że pierwsze ulotki, jakie drukowałem, to były sygnowane właśnie nazwą Studencki Komitet Oporu, SKO. Ale jak przyszedł kolega Jawor z drugim Markiem Żelaznym, udali się do Wojciecha Szaramy, pytając, czy wyraża zgodę na to, bo chcieliby reaktywować Niezależne Zrzeszenie Studentów pod ziemią. I Szarama pobłogosławił. No i tak się zaczęła już cała przygoda NZS-u, sformalizowanego, działającego w podziemnych strukturach. W związku z tym, no jako że wcześniej drukowałem te ulotki SKO, no to dalej drukowałem, ale już gazetki Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Gazetka się nazywała Kontra. Najpierw drukowałem je z Witkiem Trulką i Wojtkiem Jaroniem. No później, jak Wojtek się z Trulką zaangażowali w działalność Ruchu Wolność i Pokój, to drukowałem później z Tomkiem Górskim i z Adasiem Dziubą. Też dostawaliśmy farbę w sprayu, dużo napisów na murach robiliśmy, głównie w akademikach. Faktem jest, że nie mieliśmy ani drabiny, ani niczego. No, robiliśmy jednego wieczoru napisy pisząc NZS albo KPN. W ogóle to jak dostaliśmy od KPN-u te farby w sprayu, to Słomka zastrzegł, że na 3 napisy NZS, czy 2 napisy NZS, już nie pamiętam, ale była statystyka, to musi być 1 napis KPN. Więc sumiennie wywiązywaliśmy się z tych zobowiązań. Jedna sprawa, że mieliśmy za darmo farbę, którą chyba tam KPN-owcy gdzieś w Czechosłowacji kupowali. Inna sprawa, że irytujące było to, że służby administracyjne osiedla studenckiego działały na tyle sprawnie, że jak myśmy w nocy robili napisy, to już o 9 rano były zamalowane. To kiedyś z Adasiem Dziubą wzięliśmy się na fajny pomysł. Po piorunochronie wdrapaliśmy się na dach stołówki. A to był karkołomny pomysł, ale dobrze się udało. Ja się wychyliłem głową w dół, Adaś mnie trzymał za nogi i ja wisząc tam parę metrów, nie wiem, tam 8, 7 metrów nad ziemią głową w dół, napisałem NZS sprayem, później Adaś mnie wciągnął i to byliśmy szalenie dumni z tego napisu, bo nawet to Adaś sam słyszał, jak któryś tam z pracowników administracyjnych mówi: pani kierowniczko, bo nie mamy tak długiej drabiny, nie wiemy jak to zamalować. Ten napis tam dość długo widniał na murze ku naszej uciesze. Zaczęło się od tego. Siedzę w pokoju razem z Markiem Dmitriewem i Sławkiem Sową. Siedzimy w trójkę i tak. Dmitriew mówi, że jakiś ksiądz związany z duszpasterstwem akademickim mówił mu: Marek, musicie być ostrożni, uważajcie, bo może nie wszyscy przyjaciele są godni zaufania, jakoś tak naokoło. A z drugiej strony, taki kolega, o wdzięcznym pseudonimie Kura, zaczął Sławkowi Sowie opowiadać: słuchaj, bo SBC wiedzą to, tamto i tak dalej. Zaczęliśmy w trójkę zastanawiać, skąd te Kura wie, co SBC wiedzą.
I tutaj z tym księdzem jeszcze to zestawiliśmy, bo akurat był dobrym człowiekiem. I on się wyspowiadał z tego, że podpisał współpracę, ale ksiądz, jako że jest tajemnica spowiedzi, no nie mógł nam powiedzieć wprost, uważajcie, bo kura jest kapusiem. No ale w każdym razie Sowa z Dmitrijewem postanowili pójść do kury i zagrać w otwarte karty. No i powiedzieli, kura, jesteś kapusiem, a kura jakby z niego powietrze wyszło. Powiedział, że zgadza się, że podpisał kwit o współpracy, że jest tajnym współpracownikiem bezpieki. A zaczęło się od tego, że kura wiózł jakieś tam ulotki w pociągu, w torbie. I ktoś w składzie tego pociągu zaczął krzyczeć, że został obrabowany. W związku z tym, jak pociąg wtoczył się na stację, to ten wydzielony skład, akurat ten, w którym był kura ze swoim trefnym bagażem, nikogo nie wypuścili, tylko rewizję robiono, żeby poszukać skradzionych, nie wiem, pieniędzy. No oczywiście, jak można się domyślić, pieniędzy pewnie nie znaleziono i być może nawet nikt nie został ukradziony, natomiast ulotki jak najbardziej zostały znalezione w bagażu kury. W związku z czym został zawieziony błyskawicznie na komisariat, postraszony, że zostanie wywalony ze studiów, jak nie podpisze deklaracji o współpracy, więc wystraszony podpisał, miał wyrzuty sumienia, się wyspowiadał, no w każdym razie przyznał się, że jest współpracownikiem bezpieki. No to później już ja się włączyłem, mówię, słuchaj, to napiszmy w tej naszej kontrze, że cię złamali i tak dalej, krzywda ci się nie stanie, bo staniesz się taką osobą publiczną, tak? No nie skrzywdzą cię. A jak będziesz to trzymał w ukryciu, no to kto wie, co może się wydarzyć. Ale kura też się bał tego nagłośnienia, w związku z czym zaproponował, że będzie podwójnym agentem. Super to brzmi, po prostu Alistair McLean, po prostu powieść szpiegowska, kura, podwójny agent. No dobra, to bądź podwójnym agentem. Zawsze było tak, że jak kura miał wyznaczone spotkanie w hotelu Katowice w jakimś tam pokoju, to uzgadniał z nami, co może powiedzieć, a czego nie mówi, to nawet nie uzgadnialiśmy. Inna sprawa, że nie wiemy, co on tam mówi, no ale lojalnie faktycznie uprzedzał nas o nadchodzącym spotkaniu, no ewentualnie co może powiedzieć, żeby to zbyt podejrzanie nie wyglądało, że nic nie wie. No i tak to sobie czas płynął. Ja pamiętam, którejś nocy leżę sobie w pokoju, a że mój pokój w akademiku mieścił się blisko, znaczy nad klubem studenckim Straszny Dwór, którego to okna były okratowane, w związku z czym po tych kratach łatwo się do mnie wchodziło, jeszcze balkon miałem, więc przez ten balkon. No i sobie leżę w łóżeczku, godzina 23, to ktoś puka w drzwi balkonowe, żeby mu otworzyć. Otwieram drzwi, a to student Wydziału Techniki, Andrzej Kępa, zwany kapitanem, mówi, Maciek, idziemy, jest impreza u kury. Ja mówię, daj spokój, godzina 23, nie chce mi się. On mówi, stary, kura dostał od SB tam chyba 200 złotych czy 400 złotych. No w każdym razie to była równowartość chyba 3,5 litrówek, żeby się z nami lepiej zintegrować. Za pokwitowaniem dostał. Będziemy przepijać esbeckie pieniądze. No to wszedłem do wniosku, że prędko taka okazja może się nie pojawić, żeby esbeckie pieniądze, mając świadomość tego, tak, kto jest tutaj osobą stawiającą, kto ma taki gest, no to się zebrało i my poszliśmy. Tam impreza już najlepsze trwała. Jędrzej Lipski wrzeszczał Konfederacja, 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 KPN. Myśmy znosili też oczywiście okrzyki. Tej wódki nie starczyło na całą... My to, także jeszcze lecieliśmy na Melinę, ale trzeba przyznać, że impreza była przednia. Myślę, że gdyby tak posłuchali esbecy, jak ta impreza wyglądała i co wiemy o ofiarodawcach, jak się o nich wyrażamy, to nie byliby tak zadowoleni ze swojej pracy. Inna sprawa, że koniec końców ten kura się zbyt dobrze nie uczył i też wyleciał ze studiów, bynajmniej nie za to, że tam przestał kablować czy nie kablować. Ale pamiętam, że jeszcze po studiach to o nim mówiliśmy, kto wie, czy on gdzieś tutaj na kopalni Wujek nie pracował. W każdym razie bardzo chwalił pracę, bo dużo zarabiał i miał jakieś tam talony, nie talony. Był bardzo zadowolony. W pierwszej krajówce nie brałem udziału. Czy to był zjazd, też Ryszard Czarnecki, obecnie eurodeputowany PiSu,
1987 roku we Wrocławiu zorganizował. Tam chyba Marek Żelazny pojechał. Chyba tylko sam Marek Żelazny pojechał. W każdym razie Uniwersytet Warszawski twierdził, że może nie tyle, że zbojkotowali, co uznali tę krajówkę za jakby nieważną, więc kolejna się odbyła w 1988 roku. To na niej już była, reprezentując Uniwersytet Śląski, czy Śląskie Uczelnie, Anita Gargas. Zresztą esbecja wpadła na tę krajówkę i wszystkich zatrzymali. Także również została zatrzymana obecna minister edukacji narodowej Jasia Kluzik-Rostkowska. Został też zatrzymany, chociaż próbował uciec, były szef CBA Mariusz Kamiński, że wymknął się z mieszkania, ale został złapany na klatce schodowej, a w zasadzie przy drzwiach już na podwórko. A ja uczestniczyłem już od trzeciej krajówki, no i w zasadzie przez te wszystkie krajówki brałem w nich udział. Pierwsza krajówka, w której tam uczestniczyłem, to był 1988 rok, w Warszawie miała miejsce. Pamiętam, że chłopaki chyba z Lublina nie dojechali, zostali na dworcu zatrzymani w Lublinie. Zatrzymani, przywiezieni na komisariat. Nam jakoś tam poudawało się dotrzeć. Co ciekawe, wpadł na krajówkę Andrzej Papierz, wówczas działacz Ruchu Wolność i Pokój, Pomarańczowej Alternatywy, obecnie dyplomata, ambasador w Kazachstanie. I powiedział: słuchajcie, przyjechały ludożery, pewnie będą was wygarniać, więc albo siedzicie, albo uciekajcie. No to tak się zastanawialiśmy, co robić. No ale z drugiej strony postanowiliśmy nigdzie nie uciekać, siedzieć, czekać na rozwój wydarzeń. Co się okazało? Jakiś film był kręcony. No i to po prostu te samochody milicyjne jako rekwizyt. Nie wiem dokładnie, jaki film. Nawet wtedy nie wiedziałem. No w każdym razie alarm został odwołany. Po prostu nic się takiego nie wydarzyło. Krajówka, która się odbyła w Lublinie, miała dosyć duże znaczenie, bo myśmy cały czas boje toczyli o naszą śląską reprezentację we władzach krajowych zrzeszenia. No to było tak, że wiodące uczelnie, gdzieś tam Gdańsk, Wrocław, znaczy wiodące miasta, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, chyba Lublin, mieli Kraków, mieli trzy miejsca, natomiast Katowicom przyznano dwa miejsca. Myśmy strasznie się kłócili, zresztą po naszej stronie stała Politechnika Warszawska, krakowskie uczelnie i lubelskie. Ale no, większość... Pamiętam, że... Znaczy to nie było głupie to, co teraz tak patrząc z perspektywy czasu, no bo w gruncie rzeczy trzy miejsca dostawały te ośrodki i to było wprost powiedziane, które w maju 1988 roku podjęły akcje strajkowe. Te pierwsze strajki, Nowa Huta, zaczęło się od Nowej Huty, potem Stocznia Gdańska i tak dalej. I wówczas i Uniwersytet Gdański, i Politechnika, i uczelnie wrocławskie, i krakowskie, i warszawskie ogłosiły strajk okupacyjny. Tam trwały, nie wiem, 2-3 dni, ale były. Natomiast u nas takiego strajka, pamiętam, że wtedy się trochę z Adasiem Jaworem pokłóciłem o to. Adam uważał, że jak spróbuję zrobić strajk, to on nam nie wyjdzie. Ja sądziłem, że trzeba próbować. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To trudno. No w każdym razie tego strajku u nas nie było na śląskich uczelniach. I no i w zasadzie no, na tym to polegało, że okej, okay, jesteście silnym ośrodkiem, ale nie strajkowaliście, no to macie dwa miejsca w władzach krajowych. Ten zjazd w Lublinie spowodował, że to chyba nawet Lublin oddał nam swoje miejsce po prostu. Jakoś tak było to sprytnie pomyślane. No w każdym razie oddał nas swoje miejsce. No i pamiętam decyzję. Ja wtedy z takim Bogdanem Starzycznym byłem, we dwójkę.
No i czy w takim razie można uznać, że ten rozłam, czy jakieś niesnaski są już przeszłością? Ja tam próbowałem się dodzwonić do Katowic, ale w końcu już na własne ryzyko powiedziałem, jest okej, okay, dobra, akceptujemy. No i pretensji nie było pod naszym adresem, że pretensji, że nie konsultowaliśmy tego szerzej. To był ten zjazd lubelski. Krakowski, czy tam coś takiego ważnego? No pamiętam, że zjazd krakowski był o tyle... To mnie trochę Krakusi dziwili, bo była kwestia statutu niezależnego zrzeszenia i delegaci byli tak ustawieni przez działaczy zrzeszenia z Krakowa, którzy ich delegowali na ten zjazd, że ani jednej zmiany w statucie, znaczy byli przeciwko jakimkolwiek zmianom w statucie, nawet tym mówiącym o... Tam chyba w statucie zrzeszenia nie było wprost napisane o przewodniej roli, uznawaniu przewodniej roli partii, ale coś tam o konstytucji, która to konstytucja i tak dalej. Nawet tego nie chcieli zmienić, bo twardo stali na stanowisko, skoro zostali zobowiązani delegaci do tego, by nie wprowadzać, czy być przeciwnym wszelkim zmianom statutowym, no to oni tacy byli. To pamiętam, to jest jedna rzecz, którą z tamtego zjazdu, a druga rzecz, że Monika Olejnik, wówczas dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia, była niewpuszczona, strasznie się tam awanturowała, z jakim prawem i tak dalej. Była uznawana po prostu za dziennikarkę reżimową, której nie można ufać.